Witam wszystkich. Chciałem Wam pokazać moją dynię. Tutaj mam 7 krzaków dyni gigant. One sobie tutaj rosną tak w samopas. Troszkę było nawozu dane, opryskane. I tak to wygląda. Tutaj jest ta moja największa dynia. Do porównania rękę przyłożę. Może noga. Numer buta 44, klapek 46. Dynia na wysokość to sięga mi do kolana. Gdzie widać tutaj, o, jest kolano. Akurat do kolana, tak. Średnica dosyć fajna. Dynia jest bardzo mięciutka. No i tutaj jest kolejna. No ale muszę pokazać problem. Bo tutaj jest też taka fajna, duża dynia. No ja zostawiłem jedną dynię na jednym krzaku, żeby po prostu to tak ładniej rosło, żeby jedna dynia ładnie pędziła do przodu. No i się okazało, że tutaj, proszę bardzo, korzeń pękł. Już jest dupa po interesie. Zostało tylko kawałek do zasilania dyni. Także już ta dynia większa nie urośnie. Będzie się tutaj kisić. Tam jest jeszcze jedna taka duża, ta sama historia. Hop, 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 muszę przejść, bo w ogóle nie chodzę po tych dyniach, żeby nie niszczyć pędów liści. No i tutaj tak samo widać. Taki duży korzeń i tutaj też to pękło. Także po zawodach. A dynia też dosyć spora, fajna. Myślę, że wszystkie te dynie mają już około 100 kg wagi. Tamtą widać, a tutaj ładnie. Dobrze, idę dalej, jeszcze trzecią pokazać. I tutaj jest jeszcze jedna, czwarta. To jest ta, co była uszkodzona tutaj przez ten grat, co nie wiedziałem, czy ją zostawić, czy co z nią robić, no ale ona została. No i tutaj widać, jaką ma tą ranę, taką dużą, podłóg dłoni, to widać. Nie chcę tam wchodzić dalej, żeby nie połamać, a tutaj po kolei te takie rany po tym gradzie. No ale tutaj ten pęd na razie się trzyma, tak? Wszystko jest z nim w porządku. Starałem się te dynie tak układać, żeby ten pęd nie był narażony właśnie na to urwanie, bo oglądałem wcześniej tam u takiego pana filmy. To mówił właśnie, że takie coś się może zdarzyć, że trzeba na to uważać. No ja też te dynie tak troszeczkę wyprofilowałem, ale nie myślałem, że ona tak szybko będzie rosła i że to tak szybko może się urwać. Dobra, jeszcze idę tam jedną, popatrzę dyńkę. No i tutaj na ostatnim krzaku, to jest krzak z dyni, która miała wagę coś około 100 paru kilogramów, nie pamiętam. No i tak jak widać, tutaj jest dwie dynie. Ale one są dużo mniejsze. O, podłóg dłoni. Ona jest 10 razy mniejsza niż tamta. Tak samo i ta tutaj. No ale tutaj ten korzeń jest fajny, taki gruby. W jednej i w drugiej. Dobrze. Ja już stąd idę, nie chcę tutaj deptać. Oberwałem te dynie, które mogłem. Żeby jak najmniej było dyni na jednym krzaku. I tak to wygląda. Także trochę lipa. Dobra, to na razie.